Święta Bożego Narodzenia to okres magiczny i przez wielu bardzo wyczekiwany. Co nie znaczy, że wszystko podczas tych wyjątkowych dni jest kolorowe jak choinka. Świąteczne kolędy to ważny element tradycji. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że brak talentu w śpiewaniu tyczy się również kolędowania. Nawet najpiękniejsza z pieśni może zostać wykonana gorzej niż pamiętny hymn Edyty Górniak. Kto tam? Yo, winę bitbark! Przybliżeli do bytne, je, pasterze, yo! Tak, grają skocznie, gdzie ten teczku? Dziadkowie interesują się życiem swoich wnuków. Niestety, czasami zapominają, że rozmawiają z nastolatkami, dla których zwykła rozmowa przeistacza się w policyjne przesłuchanie. Chłopaka już masz jakiegoś, wnusiu? Nie, dziadku. A kiedy będziesz miała? Nie wiem. Ale ty nie jesteś jedną z tych, no wiesz, co to wolą kobiety. Nie, dziadku, nie jestem lesbijką. A jak dziewictwo? Już stracone? Tak, już dawno. Jeżeli nie wierzycie w złośliwe skrzaty, to chyba nigdy nie wyciągaliście zestawów lampek choinkowych. To, co się z nimi dzieje przez cały rok, zakrawa o używanie prawdziwej magii. Kto rozplątywał, ten wie. Dobra, czas powiesić lampkę. O, cholera. Niby prawie już, ale... Kurde! Pomocy! Pomocy! Niech przyjdzie ten święty Mikołaj czy coś tam. Młodzi ludzie niespecjalnie lubią siedzieć kilka godzin przy stole, słuchać języków starszych i pochłaniać rybę po grecku. Lubią za to spędzać czas w świecie wirtualnym, w którym paradoksalnie robią dokładnie to samo. Lecimy. Gdzie ja jestem? Wiktorku, kolacja na stole. Zaraz! No chodź, dziadkowie przyszli, chodź. Zaraz! Dobra, chłopaki, teraz przerwa na grzybową i na barszczyk. Potem wracamy, przerwa na pierogi i po pierogach wracamy na klanówkę. Dobra? Starsi już tak mają, że w pewnym wieku zaczyna się mówić więcej o swoim zdrowiu. Niestety bardzo często rozmowy te są prowadzone przy wigilijnym stole, co może młodsze pokolenie wprawić w pewien dyskomfort. O matko, Zygmunt, coś mnie w biodro pykło. Ależ boli. Biodro cię boli? Moja droga, ja tydzień temu... Takiego ropienia miałem na jądrze. Jak rozcinali, to tryskała ropa na wszystkie strony. Myślałem, że zemdleję z bólu. Ropień? Zygmunt, co tam ropień? Ja ostatnio do takiej grypy żołądkowej dostałam, że myślałam, że nie wytrzymię. Tlało się ze mnie wszystkimi łotworami. Pół dnia prania miałam. No aż mnie ręce rozbolały. Ja myślę, że ja niebawem to się położę. Może jeszcze dziś nawet się położę i już się nie obudzę. Oj, nie obudzisz. Nie obudzisz. Śmierć czyha. Śmierć czyha za mną. Dzielenie się opłatkiem to bardzo rodzinny, intymny moment, w którym często padają słowa miłości i przyjaźni. Niestety, jak to często bywa, za słowami nie zawsze idzie w parze to, co aktualnie myślimy. No, ale może to i lepiej. Witor, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, żeby wszystkie twoje... Żeby ci zajebali to twoje autko, kurwa, ty egocentryczny szmatławcu. Umrzyj. Tak bardzo umrzyj, po prostu umrzyj. Po prostu weź i zdechnij. Boże kochany, żeby zerówki nosić, jak się nie ma wady wzroku, to jest rak tego społeczeństwa. Jak można, jak ty w ogóle funkcjonujesz codziennie i te buty kolorowe, ta różowa koszula, ta łososiowe kolory, no nie wytrzym je zaraz po prostu. No co ja ci mogę więcej powiedzieć? Wszystkiego dobrego, wiesz. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki, stary. Super. W
we wszechświecie są pewne tylko dwie rzeczy. Śmierć i kolejki w sklepach przed świętami. Część osób załatwia wszystko przez internet, ale większość ludzi wykonuje pielgrzymkę do świątyni zwanej centrum handlowym. To rzecz na całym świecie niezmienna. Merry fucking Christmas. Telewizja od wielu lat stara się umilić nam święta ciekawym programem telewizyjnym. Zapewnia nowości filmowe i świetną rozrywkę. Tak przynajmniej wygląda to w teorii. A w praktyce jak jest, każdy doskonale wie. Ciekawe co leci w wigilijny wieczór. Kevin sam w domu. Kevin sam w Nowym Jorku. Szklana pułapka. Kevin sam w szklanej pułapce. Kupić właściwy prezent. To jest sztuka. Co roku zaczyna się gra w ruletkę, czy to, co kupimy, przypadnie do gustu obdarowywanego. A nie lepiej po prostu zapytać. Bo potem wszystko kończy się na przykład w taki sposób. Wow, ciekawe, co w tym roku dostałam. Tron? Zawsze o tym marzyłam. Ciekawe co dostałem w tym roku. Miętowy damski but. Przynajmniej nie skarpetki, albo pomarańcze. Nim zasiądziemy z rodziną do celebrowania świąt, najczęściej odwiedzimy jeszcze miejsce swojej pracy, by spędzić czas z kolegami i koleżankami. Takie imprezy niestety nie zawsze kończą się najlepiej. Rinsler jest morderczy, walczy, by wygrać i zdewastować. Nie frajesz się, kurwa! Impreza! W swoim imieniu oraz całej ekipy Ponków składamy wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. A no i wiadomo, subujcie nasz kanał, dobrze?